Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z nowej serii na moim kanale. W tej serii będę budował, w sensie odwzorowywał, linie tramwajowe w Krakowie. Zobaczymy, ile się uda odwzorować. Zacznę sobie od linii numer 8 z Borku Fałęckiego do Bronowic Małych. Także spróbuję jakoś te tory tutaj poprowadzić, porobić te przystanki, oczywiście nazywając je tak, jak się w rzeczywistości nazywają. No i potem puści się tutaj jakieś tramwaje i zobaczymy, jak to będzie działać. Także jeśli podoba Wam się taki pomysł na serię, to możecie oczywiście zostawić łapkę w górę, subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, i możecie też pisać w komentarzu na dole, jakie kolejne linie mógłbym zbudować. Także zaczniemy sobie tutaj właśnie z Borku Fałęckiego i dalej podjedziemy sobie kawałeczek w tą stronę. Tutaj mamy już przystanek Solvay, także zacznę może tutaj budować te tory. Będę to budować zwykłymi torami tramwajowymi, które tutaj pozwolą tylko na 45 km na godzinę, ale nie wydaje mi się, żeby jakaś większa prędkość tutaj mi w mieście była potrzebna. Także gdzieś tutaj kawałek w tą stronę i tutaj myślę, że tych torów już wystarczy, ponieważ tutaj jest już przystanek. Okej, on jest mniej więcej coś w tym stylu, Okej, może troszeczkę krótszym. Teraz sobie to tutaj połączę jedno z drugim. Okej, ale przystanek w drugą stronę mamy kawałeczek dalej, więc jeszcze tutaj bym sobie troszkę tymi torami podjechał. Gdzieś tutaj jest ten przystanek, tak, więc po prostu będę to robić tak, jak to jest w rzeczywistości, czyli tam, gdzie jest przystanek w jedną stronę, tam on serio będzie, i tam, gdzie jest w drugą, tam też on będzie. Więc będzie trzeba tutaj troszkę tak podwójnie te przystanki czasami robić, no ale niech to będzie jak najbardziej podobne do rzeczywistości. Ok, jeszcze sobie tylko tutaj zmienię te nazwy na jednym, na drugim. Proszę bardzo, także to mamy tutaj, powiedzmy, że mniej więcej gotowe. Już mamy Borek, Solvay, no i idziemy dalej. Następny przystanek, mamy tutaj kawałeczek dalej. To już będzie tutaj gdzieś po drugiej stronie Wilgi. Tutaj, proszę bardzo, Łagiewniki ZUS. I ten przystanek jest w jednym miejscu, tak? W jednym miejscu dla dwóch kierunków, więc nie będzie trzeba tutaj jakoś strasznie kombinować. I on jest mniej więcej gdzieś tutaj w tej okolicy, także ja sobie go tutaj zaznaczę tak mniej więcej, może mi to jakoś wyjdzie. To będzie gdzieś tutaj i tutaj chyba, tak? Tak, to będzie tutaj i teraz po prostu połączę to sobie tymi torami przez rzekę. Ok, tutaj widzę, że będę musiał zrobić wiadukt jednak, żeby sobie przez tą rzekę przejść, także troszkę tutaj większe prędkości, powiedzmy, będą dozwolone, bo na tym wiadukcie kolejowym to 250 wychodzi, no ale cóż, i tak może tyle aż nie będą jeździły te tramwaje. No i teraz po prostu tutaj sobie to jakoś spróbuję połączyć do tego miejsca, może jeszcze tutaj jakoś, żeby to lepiej przy tej drodze szło. Okej, także to mamy. I teraz, kierując się troszeczkę bardziej na północ z tych Łagiewników ZUS, mamy tutaj dalej przystanek Łagiewniki, także spróbuję poprowadzić te tory jakoś w tamtą stronę i tam mamy jeden przystanek znowu taki, nie będzie trzeba jakichś podwójnych robić, więc to sobie tutaj poprowadzę przy tej ulicy, teraz przez drogę te tory idą, tą pętlę czy tam tory w drugą stronę, tak jak tutaj widzicie, że te tory dalej idą jeszcze w tą stronę, to myślę, że w jakichś następnych odcinkach, jak po prostu będę robić te linie, które tam idą, a na razie po prostu prosty tor, a z tymi wszystkimi rozgałęzieniami, no, to będę się zajmował kiedy indziej, także teraz jeszcze tutaj ten przystanek bym sobie postawił, on jest mniej więcej, powiedzmy, że gdzieś tak dotąd, okej, coś takiego. Myślę, że będzie dobrze, to można jeszcze tutaj tak troszeczkę przesunąć, to sobie tutaj połączę, tutaj widzę, że jakoś tak, żeby to jakoś mniej więcej prosto było. Ok, jeszcze tylko nazwę zmienić. No i teraz idziemy dalej na przystanek o nazwie Rzemieślnicza. On jest tutaj kawałeczek dalej. Kawałeczek dalej tutaj za skrzyżowaniem z ulicą Rzemieślniczą, tylko tutaj właśnie znowu mamy dwa przystanki. Jeden po tej stronie, drugi po tej stronie, więc postaram też się jakoś to odzwierciedlić tutaj w grze. Na razie po prostu zwykły tor gdzieś do tego miejsca. I to będzie gdzieś tak, powiedzmy, dotąd. Tutaj będzie ten pierwszy przystanek, nie gałąź, tylko peron. Pierwszy przystanek tutaj, a drugi jest po prostu tutaj kawałek za tym skrzyżowaniem, jakoś tak. Mogę go jeszcze tutaj troszeczkę przesunąć. Okej, coś takiego. Teraz sobie to tylko połączę tymi torami. Tutaj mam połączone, tak, tutaj mam połączone. Teraz jeszcze tylko na szybko zmienić nazwy. No i można kierować się dalej w stronę Ronda Matecznego. Tutaj na mapie też sobie możemy to zobaczyć. Jeden przystanek jest po tej stronie ronda, drugi dopiero tutaj. Także znowu dwa przystanki. Może sobie tym razem od tego zacznę. Już je tutaj zrobię. Także ten przystanek jest w tym miejscu, a ten przystanek będzie tutaj. Ok. No i oczywiście sobie to na szybko połączę. Ok. Mamy to. I teraz z Ronda Matecznego kierujemy się jeszcze troszeczkę tutaj dalej. Tutaj gdzieś kawałek dalej. Ok. Mamy przystanek Smolki. Na szczęście pojedynczy, nie będzie trzeba tutaj jakichś dwóch kombinować, a w grze on będzie mniej więcej, niech się tutaj przyjrzę, to będzie chyba tutaj, w tej okolicy, tak? Dobrze patrzę? Chyba dobrze, czy nie? Nie, 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 chyba kawałeczek dalej. Okej, tak, to będzie tutaj, to będzie tutaj. Mam nadzieję, że dobrze to robię, a jak nie, to się najwyżej poprawi i on jest tutaj po prostu na środku, bo te tory już ulicą w tym miejscu idą. Także niech on tutaj będzie. I jeszcze tylko go tutaj podłączę do Ronda Matecznego. Tutaj kawałek torów, tutaj. W sumie tutaj dosyć to proste jest. Mogę to większymi fragmentami robić. Dotąd, powiedzmy dotąd. Nie wiem, czy tu jeszcze jakoś to poprawiać. Niech będzie. Dobra, także mamy przystanek Smolki. Następnie jedziemy na Koronę. I przystanek Korona jest tutaj przed tym skrzyżowaniem. Tutaj będziemy skręcać w tą stronę i jechać dalej mostem, ale jeszcze wcześniej trzeba zrobić ten przystanek Korona i on będzie gdzieś tutaj, więc jeden przystanek zrobię po prostu w tym miejscu, drugi przystanek zrobię jakoś, powiedzmy, tutaj, tak, powinno być dobrze. To sobie może jeszcze troszeczkę wyprostuję i tu może być potem problem z tym zakrętem. Może ja najpierw zrobiłbym te tory tutaj kawałek prosto, niech one tam na przyszłość sobie gdzieś idą. I teraz, czy ta zwrotnica, ten zakręt mi się tu jakoś zmieści? Tak, powinno się udać. Ok, także tu jakoś sobie zakręcę i tutaj jeszcze, czy to by się dało troszeczkę cofnąć? No minimalnie, dobrze, powinno być dobrze. I teraz jeszcze bym się tylko podłączył do tego wcześniejszego przystanku. Tutaj, tutaj, tutaj i teraz zakręt. Ok, powinno być dobrze. Ok, myślę, że tyle wystarczy. Jeszcze tylko sobie zmienię tutaj nazwę. Po prostu Korona, ok. I jeszcze na szybko tutaj, tak samo Korona. Ok, no i teraz jedziemy mostem, tak? To znaczy most, wiadukt. Muszę tutaj kawałek może jeszcze podjechać w tą stronę jakoś zwykłymi torami. I teraz udałbym się, to znaczy no, zrobiłbym tutaj już wiadukt, gdzieś tak może dotąd. Ok, i tutaj jakbyśmy spojrzeli na mapę, to następny przystanek będzie dopiero tutaj, plac Wolnica. Także jeszcze kawałek tych torów tutaj trzeba zrobić. I w tym miejscu teraz już przystanek tutaj, tutaj, ok, jeszcze tylko troszkę bym go tutaj powiedzmy poprawił, to sobie połączę z tym, tutaj jakoś tak dziwnie krzywo wychodzi, ok, powinno być dobrze, jeszcze tylko szybka zmiana nazwy. Ok, i teraz jedziemy dalej prosto na Stradom. Zrobię sobie tutaj te tory w ten sposób. Tutaj taki lekki zakręt, ale to ogólnie i tak proste tory będą. I teraz w tym miejscu mniej więcej tak tutaj będzie przystanek Stradom. Zobaczmy sobie na mapie. Stradom, on jest pojedynczy. Dalej te tory sobie tutaj pójdą na wprost i drugi przystanek w drugą stronę będzie w tym miejscu. Także już się tym zajmę. I teraz trzeba przejechać przez to skrzyżowanie. Na razie będzie prosto, ale no właśnie, jak tutaj widzicie, jedne tory idą tak, drugie tak, jeszcze pełno tych zwrotnic, więc zobaczymy, jak tutaj kiedyś wyjdzie mi to całe łączenie tego, ale na razie to i tak jest dosyć prosto, wystarczy przejechać sobie tutaj na wprost w ten sposób, tutaj powiedzmy, że gdzieś dotąd i teraz tutaj w tym miejscu po prostu przystanek. Następny przystanek Wawel, kawałeczek za zakrętem, tutaj sobie skręcimy w to miejsce i tutaj jest przystanek Wawel, także może ja sobie go tutaj już zbuduję, gdzieś tak tutaj, tylko jeszcze sobie zmienię nazwę. Ok, i teraz to trzeba jakoś tutaj połączyć, tędy, ok, taki zakręt i tutaj można po prostu już tą drogą przejechać, tutaj i tutaj, ok, ten zakręt jeszcze może minimalnie poprawię, no i mamy przystanek Wawel. Następnie jedziemy tutaj dalej na Świętej Gertrudy, ten przystanek mamy tutaj w tym miejscu, także kawałek przed skrętem tutaj w lewo i to będzie gdzieś mniej więcej tutaj, tak, to powinno być tutaj, raczej tak, ok, jakiś taki ten przystanek niech będzie, jeszcze tylko sobie nazwę zmienię i za chwilkę zrobię do niego tory. Powinno być dobrze, tak, czyli mamy Wawel, mamy Świętej Gertrudy i teraz skręcamy tutaj na Plac Wszystkich Świętych, w lewo trzeba skręcić, tutaj i tutaj mamy Plac Wszystkich Świętych, także tym się teraz zajmę. I teraz z Placu Wszystkich Świętych jedziemy pod Filharmonię, czyli tutaj kawałek dalej, przed to skrzyżowanie. I tutaj znowu mamy tak, tutaj mamy jeden przystanek, tutaj mamy drugi, także znowu to trzeba jakoś rozdzielić, to będzie gdzieś tutaj w tym miejscu. Także zrobię sobie tutaj ten przystanek jeden, powiedzmy, że tak. I teraz drugi jeszcze mi się tutaj przyda gdzieś w tym miejscu. Ok, to sobie mogę jakoś tutaj, powiedzmy, jeszcze tymi torami połączyć. Tak. Ok, tutaj i tutaj. Ten zakręt mi się troszkę tutaj nie podoba. Dałoby się coś z nim zrobić? No może. Ok, dobra, jest ładnie i teraz po prostu tutaj jeszcze zakręt tą stronę jakoś tak i tak, ok, to może jakoś jeszcze ładniej, dobra, powinno być. I teraz po Filharmonii jedziemy sobie tutaj kawałek dalej, pod Teatr Bagatela, dokładnie, to jest w tym miejscu. W tym miejscu, czyli patrząc na mapę, to będzie, jak dobrze patrzę, tak, to będzie tutaj, dokładnie w tym miejscu. I tutaj jakoś pod Filharmonię jeszcze trzeba tymi torami dojechać. No ciekawie będzie, jak tu się jakieś tramwaje na to puści, jak to będzie działać. Jeszcze no, na jednej linii to może tak nie będzie fajnie, ale jak już troszkę tych linii tutaj w tej serii powstanie, to może dosyć ciekawie się potem zachowywać. Ok, i teraz jedziemy na przystanek o nazwie Batorego. On będzie tutaj kawałeczek dalej w tym miejscu. Znowu on jest dzielony, także tak samo zrobię to w grze. No i teraz już tutaj mniej więcej wyjeżdżamy za chwilkę z tego centrum. Następnym przystankiem jest Plac Inwalidów. On tutaj będzie kawałeczek dalej, w tym miejscu. Tutaj mamy znowu jeden przystanek po tej stronie, jeden przystanek po tej stronie. Także już to tutaj spróbuję jakoś zbudować. To będzie dosyć blisko, tak? To będzie dosyć blisko. Jeden z nich jest tutaj. Ok, może troszkę taki dłuższy. A drugi jest po tej stronie. Kawałeczek może gdzieś... No powiedzmy, że tutaj. Niech będzie. I teraz jedziemy sobie kawałeczek dalej na przystanek Urzędnicza. To będzie tutaj i znowu ten przystanek mamy dzielony, także troszeczkę zabawy z tym jest. No ale potem to przynajmniej będzie jakoś w miarę rzeczywiście wyglądać, no tak jak to jest naprawdę, to może bardziej... Gdzieś tutaj, teraz po drugiej stronie, tak samo, ten przystanek powiedzmy jakoś tak. I teraz jeszcze sobie to tylko tutaj połączę. Ok, muszę to tak kliknąć. Te tory tam jakoś z tymi połączyć. Ok, dobra. Jeszcze tutaj bym to troszeczkę może wyrównał, zmienił nazwę i chyba możemy jechać dalej. A następny przystanek to już jest Biprostal. Zbliżamy się powoli do końca, no już jesteśmy coraz bliżej, może nie tak całkowicie. Tutaj znowu jeden przystanek w tym miejscu, drugi przystanek w tym miejscu, więc znowu troszkę zabawy z tym. Ok, i teraz jedziemy tutaj kawałek dalej, Uniwersytet Pedagogiczny. Patrząc na mapę, to ten przystanek będzie, gdzie on będzie dokładnie? On będzie tutaj gdzieś na tym skrzyżowaniu. Tak, te przystanki będą tutaj w tym miejscu, jeden w tym miejscu, drugi, tutaj mamy uniwersytet, tutaj są te przystanki. Także już to tutaj postawię, jeden jakoś tak, ok, nawet sam się nazwał, drugi tak, pięknie, same się nazywają, super. Mogłoby się tak częściej robić, nie musiałbym tego wszystkiego nazywać, to sobie tu połączę, to kawałek na wprost, ok, teraz z tym. No i jedziemy dalej na przystanek Głowackiego, on jest tutaj kawałeczek dalej, jeden znowu tu, drugi tutaj, czyli to będzie gdzieś w grze mniej więcej powiedzmy jeden tutaj, a drugi gdzieś tutaj chyba tak. Ok, to sobie mogę teraz tutaj połączyć to z tym. Tutaj od razu te tory jakoś zbuduję. Ok, pięknie. No i dobra, jest to połączone. Jeszcze tylko sobie szybciutko nazwy pozmieniam. I zostało nam jeszcze parę przystanków. Następny przystanek to jest Bronowice. I on będzie tutaj za tą pętlą. Tutaj będzie jeden przystanek tym razem, także tutaj widać tą pętlę w grze też, że ona jest. I przystanek Bronowice po prostu zrobię jakoś stąd, tutaj. Ok, to sobie połączę, a tą pętlę też pewnie kiedyś będzie trzeba zbudować, bo tutaj jakieś inne linie sobie już kończą w tym miejscu na Bronowicach, a akurat ósemka jedzie tam jeszcze kawałek dalej. No i możemy chyba jechać już dalej na przystanek o nazwie Wesele. Zobaczmy sobie go tutaj na mapie, znowu dzielony, teraz mniej więcej gdzie to w grze będzie. Chyba tutaj, tak? Dobrze patrzę, tak, dokładnie, to będzie w tym miejscu, także jeden tutaj, drugi gdzieś stąd, mniej więcej od tej ulicy, tak gdzieś dotąd. Ok, to sobie tutaj połączę, tak i tutaj jeszcze się do tych Bronowic jakoś podłączę, tutaj, to sobie może jeszcze tutaj kawałeczek przesunę, tak i tak. Ok, czyli mamy Bronowice i teraz mamy tutaj Wesele. No i ok, także mamy już tutaj, już jak widzicie dojeżdżamy na pętlę prawie. Jeszcze tylko tutaj po drodze mamy Bronowice SKA, który ten przystanek jest, on jest tutaj, tak? Dobrze patrzę, tak. W jedną stronę tutaj, w drugą stronę tutaj. To gdzieś mniej więcej będzie tutaj, tak? No i już tutaj można się podłączyć do przystanku, do linii, no do przystanku końcowego, czyli Bronowice Małe. Tutaj jeszcze ten tor jakoś tak, ok, tutaj i tutaj, to sobie jeszcze może, czy tutaj się coś zrobiło, co to jest, jakiś most mi tu powstał? Okej, nieważne, dobra, także mamy to połączone. Teraz jeszcze chciałbym może sobie jakoś mniej więcej tą pętlę tutaj może odwzorować, może to jakoś wyjdzie. Tutaj jeszcze mamy jakiś taki przystanek do wsiadania, także jego też mógłbym tutaj zrobić. Jeszcze jedne tutaj Bronowice Małe gdzieś w tym miejscu, w ogóle To mi wyszło jakieś duże. To chyba muszę sobie usunąć i jeszcze raz po prostu zrobię ten peron, to znaczy tamto może mi się zrobiła po prostu jakaś stacja kolejowa, a to ma być po prostu przystanek tramwajowy. No, od razu to jest jakieś takie mniejsze. Ok, zaraz sobie jeszcze tutaj te nazwy poprawiam, ale teraz spróbuję, żeby to szło jakoś tutaj i nie wiem, czy teraz warto jest to odwzorowywać tak jak to serio jest na mapie, bo tutaj te tory się tak podwajają. No spróbuję to zrobić. Najpierw może zrobię sobie ten zewnętrzny tor. Jeśli będzie tutaj miejsce, no to można próbować. Tak, to idzie jakoś tak, jakoś tutaj. Tutaj to jednak chyba musi być bardziej w tym miejscu. Coś takiego. Tutaj. No, powiedzmy. Coś takiego. To sobie teraz z tym połączę. Tutaj jeszcze jakoś to wygładzić. No i teraz pytanie. Nie muszę tego robić. To i tak już będzie wyglądać jak pętla. Ale w sumie fajnie by było, jakby to się mi tutaj udało. Może jeszcze stąd się tutaj podłączę. Pytanie, czy tutaj w ogóle mi się uda zrobić coś takiego w tym miejscu. Możliwe, że się uda. Tutaj taki wjazd w to miejsce. Dobra, i teraz gdzieś stąd wychodzi coś takiego. I tutaj wchodzi do tych torów. Tak, to tutaj gdzieś wchodzi. Czy tu mi się uda? Możliwe, że muszę sobie jeszcze kawałek tego wyburzyć. I teraz spróbuję. Ok, jakoś to tutaj przez chwilę wychodziło. Okej. Tak, no. Nie będzie to idealnie wyglądać, tak jak w rzeczywistości. Może z kolejnymi liniami będzie mi szło jakoś coraz lepiej. To jest taka pierwsza odwzorowywana linia tramwajowa, bo oczywiście tutaj jakieś kolejowe też próbowałem odwzorowywać, ale to na live'ach z Warszawy do Gdańska i z Warszawy do Krakowa. No a na tej serii chciałbym się jednak skupić na tych liniach tramwajowych. I teraz, jak mamy już tutaj do tych Bronowic Małych to wszystko ładnie zrobione, razem z pętlą, to wróciłbym się jeszcze tutaj, na Borek Fałęcki, ponieważ tutaj też brakuje mi całej tej pętli. Zobaczmy sobie, jak to tutaj w rzeczywistości wygląda na mapie dokładnie. Tutaj mamy peron ten tramwajowy w tym miejscu. Ok, to sobie tutaj połączę tak i tak, od razu te tory jakoś tutaj, powiedzmy, wygładzę. Dalej, to sobie tutaj idzie za tą galerią, za tym Solvay Parkiem. Jakoś tędy, okej, tutaj, tutaj. Teraz kawałeczek dalej, te tory będą się rozgałęziały, tak? Zobaczmy sobie, jak to dokładnie wygląda. No, one się tutaj rozgałęziają i tutaj mamy jeden przystanek, drugi przystanek i trzeci przystanek. Czy mi się uda to zrobić? Zobaczymy. Może ja tutaj zacznę właśnie od tych przystanków. Czy one mi się tutaj w ogóle zmieszczą? No bo jak się nie zmieszczą, to po prostu zrobię jeden i tyle. Też nie ma co tutaj na siłę jakoś tego wpychać. No co, to by tutaj był jeden. Czy ja to robię tramwajowymi? Tak, to robię tramwajowymi. Je by trzeba jakoś tutaj blisko siebie przysunąć. Okej, jakoś tak. Teraz te tory idą do tego. Może jakoś tutaj jeszcze bardziej odsunę, żeby to łagodniej szło. Okej, tak. To by trzeba może bardziej tutaj. I teraz ten jakoś jeszcze, żeby tutaj działał. Dotąd można go dosunąć. Super. Dobra. I teraz, czy mi się tutaj jeszcze uda takie rozgałęzienie utworzyć? Czy nie, bo jeśli tutaj jest serio za mało miejsca, no to chyba nie wyjdzie. Dobra, wiecie co, to i tak mi tutaj jest niepotrzebne, nie będę aż tak tego odwzorowywał. Zrobię po prostu sobie tutaj jeden przystanek. Może jeszcze taki troszkę dłuższy, bardziej tu. I jeszcze przystanek do wsiadania, który jest w tym miejscu, jakoś tak. I po prostu sobie zakręcę tutaj tymi torami po tej pętli. Myślę, że to jest ważniejsze, żeby to tutaj jakoś w miarę sensownie wyglądało, a niekoniecznie, żeby się ta ilość tych przystanków zgadzała, bo jednak troszkę mało jest tutaj tego miejsca, no i ta gra nie zawsze daje sobie z tym radę. Okej, powiedzmy, że to będzie tak. Teraz jeszcze trzeba by właśnie wrócić z tymi torami, jakoś się tam z tym połączyć, więc jeszcze to może być problem. Gdybym ja tutaj miał jeszcze więcej tych przystanków, to wtedy mógłby być jeszcze większy problem. To sobie jakoś tak połączę i zobaczymy, czy mi się tutaj w ogóle uda jakoś. Czy mi się to uda? Okej, widzę, że się udało. Coś tutaj pokombinowałem troszkę. No, wyburzyłem sobie jeszcze te tory i widzę, że teraz to nawet jakoś tutaj działa. No, może nie jest idealnie, ale myślę, że wystarczająco. Jeszcze teraz trzeba by te wszystkie nazwy przystanków z powrotem pozmieniać. Okej, nazwy pozmieniane, także buduję. Tory powstały. No i teraz kolejna część, czyli budowa samej linii. Od razu ją sobie nazwę jako Kraków 8, linia numer 8. Kolor może jakiś taki krakowski, powiedzmy niebieski, niech będzie. I teraz dodajemy przystanki. Także zacznę sobie może gdzieś stąd. Jedziemy w tamtą stronę, w stronę tych Bronowic. Tak, tutaj się zatrzymujemy na tym przystanku. Potem jedziemy dalej w tą stronę i zatrzymamy się tutaj na Łagiewnikach ZUS, następnie Łagiewniki, Rzemieślnicza tutaj, następnie Rondo Matecznego w tym miejscu, Smolki tutaj, Korona tutaj, następnie przez most Plac Wolnica, Stradom w tym miejscu, Wawel. Potem mamy Świętej Gertrudy, Plac Wszystkich Świętych, Filharmonia. Jeszcze sobie potem sprawdzę, czy na pewno to dobrze tutaj porobiłem. Teatr Bagatela, Batorego, Plac Inwalidów. Następnie mamy Urzędniczą, Biprostal, Uniwersytet Głowackiego, Bronowice, Wesele. Następnie Bronowice SKA i Bronowice Małe. Teraz możemy wracać, czyli tutaj przystanek do wsiadania. Powiedzmy tylko, nie chciałbym, żeby to jechało tędy, tylko żeby to objechało naokoło. Tylko że to nie poszło mi tak, jak ja bym to chciał, czyli całą pętlą, tylko po prostu wjechało tu i wyjedzie. No cóż, no to jest gra jednak. Tory zostawmy tak, tory niech będą, a to chyba będzie musiało w takim razie tak jechać i nic pewnie z tym nie zrobię. Także możemy sobie wracać tutaj w tą stronę. No i wjeżdżamy sobie tutaj z powrotem na Borek Fałęcki. Mogę jeszcze zaznaczyć na przykład ten przystanek, żeby on się tu zatrzymał, potem tu. No i mamy tą linię. Linia numer 8, tak sobie ona jedzie. Teraz czas kupić jakieś pociągi. To będzie chyba taki zwykły City Tram. On potrafi jechać 70 na godzinę, myślę, że to będzie najodpowiedniejsza rzecz. Może na takie jakieś, powiedzmy, 4 wagony może być. I tych tramwajów bym kupił chyba z 20, chyba 20 powinno być dobrze. Spróbuję, może nie będzie za dużo. Teraz sobie jeszcze tylko harmonogram im ustawię i to będzie po prostu Kraków 8 i chciałbym to skopiować i wkleić tutaj, chwilę jak to się... Okej, dobra, mamy to, czyli teraz wszystkie te tramwaje powinny mi się gdzieś tutaj pojawić, mam taką nadzieję. Jeszcze by trzeba na tej linii tutaj ustawić sobie to, czyli mniej więcej one jeżdżą 45 na godzinę i chciałbym, żeby może ten interwał, co ile takie tramwaje mogą jeździć, powiedzmy, że co jakieś, nie wiem, może na razie 5 minut, tak, nie 50, tylko 0,5 ustaw. No i dobra, także ja sobie przyspieszę grę i zobaczymy, jak one się tutaj porozjeżdżają. Jak widzicie, to troszkę one się tutaj blokują, także te 5 minut to jednak chyba troszkę za dużo. Możliwe, że muszą troszkę częściej jeździć te tramwaje, albo mam ich za dużo. Może ja to dam po prostu, że tramwaj będzie co 3 minuty, może to jakoś lepiej będzie jeździć. Myślę, że tak jest dużo lepiej. Teraz te tramwaje jakoś sobie tutaj jeżdżą, zatrzymują się na tych przystankach, jakoś się nigdzie tutaj nie widzę, żeby korkowały. Także linia numer 8 sobie jeździ. Jeszcze może ustawię cenę biletu. Aktualnie, jak to nagrywam, normalny bilet jednoprzejazdowy w Krakowie kosztuje 6 zł. Także niech ta bazowa cena biletu tutaj też będzie 6 zł. Oczywiście, jeśli macie jakieś propozycje jeszcze odnośnie tej linii, jeśli coś tutaj może źle zrobiłem, to możecie pisać, to ja sobie to poprawię. Piszcie też, jaką byście chcieli kolejną linię, żebym zrobił, no i czy w ogóle taki pomysł na serię wam się podoba, czy jest sens to kontynuować. Także to chyba będzie na tyle w tym odcinku, więc dziękuję wam bardzo za oglądanie i do usłyszenia następnym razem. Cześć, cześć!